Emma, może się pobawimy razem, co? Razem? A co się stało? Co to za okazja? No wiesz, zawsze tutaj siedzisz, bawisz się tym zamkiem sama i pomyślałem, może pobawimy się razem, ty i ja. Byłoby super, dzięki. To co, bawimy się? Byłoby naprawdę fajnie, jak rodzeństwo. W końcu miałbyś dla mnie czas. No pewnie, tylko musisz mi za to zapłacić. Jak to zapłacić? A ile? Ja nie mam dużo pieniędzy, mam tylko miedziaki. A wiesz, wystarczy jedno euro, czyli za sekundę płacisz 1 centa. No dobra, tylko idę po skarbonkę. No dobra, ja nastawię stoper i jak się skończy czas, to koniec zabawy. Dobra, to są wszystkie moje pieniądze. 1 euro. No dobra, to co, ja mam być żyrafą? I czas start. A ja będę smokiem, możemy się bawić. O, sorki, czas minął. Minęło 100 sekund naszej zabawy. Niestety już się należy 1 euro. Jak to już minął cały czas i to kosztowało 1 euro? To za dużo. No przykro mi, umowa to umowa, a ja potrzebuję pieniędzy na słodycze. No nie, niemożliwe, ale mnie nabrał i jeszcze muszę mu dać 1 euro. Potrzebuję więcej pieniędzy. Mamo, mogę na chwilkę? Potrzebuję pieniędzy, żeby bawić się z Julianem. Jak to potrzebujesz pieniędzy, żeby się z nim bawić? On jest twoim bratem. Powinien się z tobą bawić za darmo, z własnej chęci. Nie, on mi kazał zapłacić i już mi zabrakło funduszy. Oj, Emma, zaraz z nim porozmawiam. I nie pamiętaj, nie płać mu. Halo, Klaudia Wróblewska. Kto to mówi? Halo? Nic nie rozumiem. Bardzo niewyraźnie. Julian, do ciebie. Już idę. Kto do mnie dzwoni? O co chodzi? Julian, odbierz. Ja nie wiem, o co chodzi. Ktoś bardzo niewyraźnie mówi. I pamiętaj, nie możesz wyłudzać pieniędzy od swojej siostry. No właśnie, nie będę ci więcej płaciła. Dzięki, Emma, wydałaś mnie. Super, dzięki. Julian Wróblewski? Co? Jak to jestem głupi i dziwny? Co? Kto to mówi? Julian, kto to był? Halo, Klaudia Wróblewska? Rozłączyli się. Ciekawe, kto to był. Poznałeś ten głos? Nie, nie mam pojęcia, kto to był. Ciekawe, kto to był. I obrażał Juliana, super. Wcale nie super. Jak zadzwonię jeszcze raz, to nagadam tej osobie. A wcześniej idę do mojego pokoju. Idę grać na tablecie. Tylko pamiętaj, żebyś więcej nie wyłudzał pieniędzy od siostry. To się jeszcze zobaczy. To było tylko dla żartu, mamo. Potrzebowałem 1 euro. Okej, teraz ja popilnuję telefonu. Jak będzie dzwonił, to ja odbiorę. Emma, jak telefon zadzwoni, to szybko odbierz i domyśl się, kto to może być. O, dzwoni, dzwoni! Halo, Emma Wróblewska, halo? A, wiem, kto to był. Haha, już wiem. Ale super. Julian, do ciebie! Julian Wróblewski. Co? Na basen? Oczywiście, że umiem pływać. Mam się stawić w akwaparku? Okej, nie ma problemu, już idę. Ha, nabrał się i nawet nie wie, kto to był, a ja wiem, kto dzwonił. Weź na głośnik, kto to dzwonił? Rozpoznałeś ten głos? Nie, nie rozpoznałem, ale... znaczy tak, rozpoznałem, idę na basen. Umówiłem się na pływanie. Haha, ciekawe, co on myśli, kto to dzwonił. Steve, wiem, że do mnie dzwoniłeś, nie musiałeś tak śmiesznego głosu udawać. Co? Ja do ciebie nie dzwoniłem. No weź, wiem, że to ty. Przecież znam cię trochę już. A w sumie to obojętnie. Julian dalej się nie domyśla, ale będzie się działo. Julian, ja wiem, kto to dzwonił, wiesz? Ty się chyba nie domyślasz. Co? Jak to? Nie wiesz, skąd miałabyś niby wiedzieć? Powiedz, kto to dzwonił. No to chcesz, czy nie chcesz, żebym ci powiedziała? No powiedz, jak myślisz, że wiesz. O, ja też już chyba wiem, kto to dzwonił. Zobacz, Julian.
No cześć kuzynie, to my do ciebie dzwoniliśmy. Co to wy? O nie. No ale dobra, jak już jestem na basenie. Julian, przybyliśmy tutaj i ściągnęliśmy cię tutaj, bo chcemy zorganizować pojedynek. Pojedynek skoków do wody. Tak, dokładnie. Ty kontra ja. Musimy się wykazać delikatnością, ale też sprytem. Nie macie szans z Julianem. Julian jest najlepszy, to mój przyjaciel. No to się jeszcze zobaczy. Poza tym to będzie tylko pojedynek Izabel kontra Julian. Ja też chcę wziąć udział. Nie, nie, tym razem będzie chodziło tylko o mnie. Nie zaczepiaj jej. Dobra, także co, zaczynamy? My się nie boimy waszych pojedynków. Poczekaj, to nie będzie takie łatwe. Zasady są ustalane przeze mnie. I pokażę ci zaraz, skąd będziemy skakali. Trzeba zanurkować w wodzie bez pryskania. Julian, to trudne, ty zawsze tak mocno pryskasz wodą wokół. Ciekawe, czy to będzie wykonalne w ogóle w twoim wykonaniu. Nic się nie martw, ja wszystko potrafię. Mogę skoczyć i mocno, i lekko, wszystko potrafię. Ostatnio przegrałaś, także dzisiaj też nie wygrasz. To się jeszcze zobaczy. Zaraz zobaczymy. To co, bierzecie udział w tym pojedynku? Oczywiście! Już idę się przygotować. Ja nie potrzebuję ogona, żeby skakać. Dobra, zróbcie miejsce, odsuńcie się, tu zaraz będzie pojedynek skoków. A, dobra, odejdźmy. Będzie pojedynek, super! Ja też muszę się odsuwać? No dobra. Dobra, zawodowcy przed skokiem się zawsze kąpią. On jest śmieszny, myśli, że wygra naprawdę ze mną. Zaraz się przekonamy. Dobra, ja jestem gotowy jak prawdziwy zawodowiec. To co, skaczemy? Kto pierwszy? Dobrze, kobiety pierwsze. Patrzcie na mnie. Wygląda jak prawdziwa syrena. Ciekawe jak jej pójdzie. Teraz nadchodzi Tessa. Patrzcie na profesjonalistkę. Wow, ale delikatnie widziałeś to, Julian? Nic nie prysnęła woda. Wow, super. Dobra, widziałem, widziałem, ale mi też dobrze pójdzie. Trzymaj kciuki za mnie. I co, bracie, jak poszło? Siostro, fenomenalnie, idealnie, perfekcyjnie. No, wiedziałam. Teraz ty, Julian, pokaż, co potrafisz. Na pewno nie pójdzie ci lepiej ode mnie. Julian, masz dużą konkurencję, ale trzymam za ciebie kciuki. Może ci się uda. Dobra, trzymaj za mnie kciuki. Jesteś moim przyjacielem w końcu. Teraz nadchodzi Julian, najlepszy skoczek w mieście. Hop! O, Julian! Julian! Gdzie ty jesteś? Tutaj jestem. I jak poszło mi, Emma? Przepraszam, chłopiec w rudych włosach, proszę wyjść z basenu. Nie masz odpowiedniego ubrania. Co? Jak to nie mam odpowiedniego ubrania? Mam tylko moje kąpielówki, tak jak trzeba. Julian, chyba jednak pani ma rację, wiesz? Nie masz kąpielówek na sobie. Haha, ale wstyd! Cały jest goły, nie ma kąpielówek. Powtarzam, chłopcze, wyjdź z basenu, nie możesz w nim przebywać, bo nie masz odpowiedniego ubrania. Julian, nie jest dobrze, nie masz kąpielówek, zgubiłeś je jak skakałeś. O, nie mam kąpielówek, jak to? Szukajcie ich, Steve, Emma, pomóżcie mi. Julian, chyba ten rekin ci pożarł kąpielówki, zobacz.